Siemano widzowie! Jak widać spadł pierwszy śnieg, więc nie dało się przypuścić okazji, aby polatać bokiem. Jednoślady nasze niestety nie są przystosowane do tej czynności, dlatego postanowiliśmy więc dodać im parę usprawnień. Oglądajcie film do końca, a nic was nie ominie. Stary, lekko spadło, puchu. Ten skuter jest zajebisty. No to jak ty to użytkujesz? Ja mam wierniki. Nie może stawać na nim. Musi na nim siedzieć. Potrzyj na widzowie śnieg. Popsuł już popsuł. Taki dobry sprzęt. Co zepsułeś? Dlaczego nie pali? Poddał się. Jak się poddał? No więcej mocy teraz. Tego sprzętu nie można zmuć. Rękawiczki robocze. Tak, warto się ubrać, bo warunki na zewnątrz sprzyjają bardzo lataniu sobie bokiem. Także co, my się przygotowujemy na razie, żeby sobie poupalać trochę po śniegu, póki biały puk leży. Lecimy dalej. Ja lecę pitem, mam łóżkę, odkładzisza założoną, będziemy latać bokiem, Kuba będzie latał skuterem bokiem. Zimowy piękny nastrój widzowie, terek to potężny sprzęt. Także od boku, do boku. Kuba ma rację, jedyna opcja to załadować się na przyczepkę i jechać, bo tu po miejscu wszystko jest faktycznie odśnieżone. The next day. Po ostatnim locie skuterem nie było nam dość, dlatego postanowiliśmy stworzyć sobie jeszcze coś z tego skutera. Co to nie wiem, przyśniło mu się coś wieczorem i postanowił przełożyć to. Ale i tak będziemy wszystkie naraz. Co ty kombinujesz? Gościu. O, siła. No spawane, spawy na bałwanki. To nawet wyszło ładnie. No dobra, będzie. Siema. Yo. Będziesz tu siedział, ja będę siedział tam. Będziemy jeździć do sklepu, do kościoła, do szkoły. Bez kitu. A tu jeden jeszcze nie przyjechał. Ale kurde, jestem w szoku, że to jeździ. No, że to jeździ, nie? The next day. Siemaneczko, fury są. Dzisiaj organizujemy zawody Drift Masters. Tutaj trzykołowe. Tutaj, zobaczcie to. Stary plastik. Najlepsza fura. Napęd na dwa koła. Tutaj mamy jeszcze jednego zawodnika. A przymarzły plastiki, patrz, taka gołoleć się zrobiła i przymarzła. No i co? Ja preferuję zimno, zakopane. Będzie słaba trakcja, dołożyć jedną osobę na prawą muchę. Tak, tak, bo to jest dwuosobowe ogólnie, nie? Jesteśmy w Zakopanem, o, zamknięty odcinek drogi. No i co, zrzucamy furki, lecimy z tym. No kurde, to na dwa tygodnie jazdy będzie. No jemy tu. O! Trzeba rozgrzeć. A to ją się rozgrzewa patentem. Specyfik, samo start. Wbijacie to do filtra i wrzucacie zapałkę. O kurde! Ja pierdo! Dawaj! Dawaj! Jak zamiatam okiem!
To jest akurat dobre, że można polatać bokiem i to można jeszcze polatać bokiem we dwójkę. Powiem wam, że nie spodziewałem się ogólnie tego, że to wytrzyma dłużej niż pierwsze 10 minut jazdy, a jeszcze zdążyliśmy tu przyjechać i srogo poupalać. Jeden spalik puścił, tu puścił drugi, tu puścił trzeci. Ten już chyba nie pojedzie. Co nie pojadę? Co nie pojedzie? Ja nie pojadę. No dobra, dobra. 5 minutes later. O, i tyle! Jak idzie, to dobry znak, że zrobiliśmy to poprawnie. Teraz lepiej kręć boki. I się zakręciło w głowie. Niestety skuter z wózkiem bocznym no wytrzymał dużo, ale trzy osoby tu jest było za dużo i może przemyślimy to lepiej, zamontujemy to lepiej i zrobimy dalej ten skuter z wózkiem, żeby coś tym więcej pojeździć i wyważyć go jakoś. Nie damy za wygranym i podlimy ten skuter do tego momentu, aż w końcu padnie lub się spali, bo już się palił dwa razy. No niestety nie nagrane. I dalej żyje. Zobaczycie go na pewno za tydzień w odcinku z czymś bardzo ciekawym. Rafał też z nami pojedzie, zapniemy do tego czegoś sanki i będzie...